patrzę, czy poprawiłam. Tak, poprawiłam. Już nie ma takiej dziwnej grafiki, nie wiadomo o co chodzi. Więc poprawiona jest. Nie no, sekretu tam nie było. Dobra, no to i co? No to idziemy, tak? Znaczy w dół. Nie? Tak, w dół. Po prostu nie lubię schodzić. Znaczy tego momentu akurat nie lubię. On jest tak mi przykry. Patrzcie. Tam są tacy nowi przeciwnicy, których do tej pory chyba nie spotkaliśmy. Oni są no dosyć podobni do... Nie no, chyba nowego nie spotkaliśmy ich. Do samego Bartoliego mi się wydaje, że oni są podobni. Tak, ta, ale to mi się tak wydaje, tylko wiecie. No, miałam dużo rzeczy, wiem, ale większość to i tak mi się wydaje, więc... Dobra, i teraz cuda widy się dzieją. No i teraz możemy z nimi sobie powalczyć. Najlepiej podskakiwać, widzicie? No właśnie. Dobra, nie ogarnę tego, wiecie? Ja sobie chyba najlepiej wezmę siódemkę. Bum! Bum! Wow, ale mnie koszą. Co jest? WTF. Bum. 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 Za tobą. Bum. Bum. Oni nie stają, więc... Znaczy... Nie zrozumiecie, o co mi chodzi. To jest zbyt skomplikowane. Dobra, Jezu, nie będę się z tą cackać. Nie no, Uzi miałem się ciągnąć. Lol mi cię. Zabij go. Dziękuję. Dobra. No i nam się stały te cuda widy. No i chyba tylko tylu ich było, bodajże. Dobra, to sobie na górkę możemy wejść. Dobra, no to chyba nic nie ma. Poza tym, że... No... Zostawili nam jakieś plotki. Sobie zapiszę. Nie wiem, przed chwilą chyba zapisywałam. Widzicie, już amnezja normalnie, jest dużo TR-ka. Nie wiem, czy czasami ten dźwięk z gry mnie nie zagłusza. Głusza, mam nadzieję, że nie. Bo byłoby naprawdę nieciekawie. Dobra. I teraz tak, no co ja na nich używałam? Wow! 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 Nawet dwóch! Okej, no ale to możemy się z nimi tak pobawić. W zasadzie nic nas to nie kosztuje, prawda? Więc czemuż by nie? Bynajmniej, jak to mówi Jolancia z kiepskich. Dobra. Nogi, czyż małpo. Dobra, szukamy. To jest jedyny taki minus, że wolniej się ich zabije z tej broni. Ale jeśli jest szansa oszczędzenia trochę na naboi, to warto z niej skorzystać. Takie jest moje zdanie. Chociaż naprawdę nie wiem, dlaczego oszczędzam. Już kiedyś dostałam nauczkę gorzką, ponieważ grając w Tomb Raider... Który? Trójkę chyba. W trójkę to nie zużyłam w ogóle żadnej innej broni poza zwykłymi pistoletami. I potem tego żałowałam. Bo gdy przyszło co do czego, przy walka z bossem, takim końcowym, no to no. To już wiadomo, możecie sobie sami dorobić, co się stało. Po prostu... No, kurde, patrzcie, wysłowić się nie mogę. Po prostu wygrałam z tym bossem również na zwykłych pistoletach, nie używając innej broni. Wygrałam z nim. Uuu, ile, patrzcie, jakie... Aha, bo to dwóch deadło. Nie, jeden! Nie, bo drugi wybuchł, widzicie. Teraz żyje. Nie, myślałam, że nie. Dobra. Sobie save'na. Bo mimo wszystko boję się, bo jeszcze zostało nam tu dwóch. Jeden jest tam po prawo, a trzeci jest tam przed... Nie, za nami. Tutaj, o, tu jest. Kurczę, patrzcie, strony mi się podgały. Nie, no, dobra. No nie, tak się nie uda. Chciałam tu trochę pójść na łatwiznę, no. Jak widać, gra mi nie chce iść na łatwiznę. Mówi się trudno. Dobra, idę normalnie. Co ja będę kombinowała? Dobra, jedna godzina, no chyba nic nie zostawiła. Prawdopodobne. Oczywiście, jaki jest mój motyw? A taki, że ciągam tą dźwignię i spierniczam. Ciągaj. Oczywiście za nami też jest tam ta dźwignia.
Ale czy ktoś namorzył? Nie. Proszę, szok. Wiem, często zapisuję, ale to już jest ostatnie tchnienia tej gry, że tak powiem. Właśnie tu. Dobra. Lores nota Maruduch. Myślałam, nie, on, powiem wam, że gdy stoimy na kantach i oni są naprawdę blisko tego klocka, to oni potrafią nas dziabnąć. Potrafią tu podejść i wziąć te swoje widły i nam krzywdę zrobić, naprawdę. Ja już kiedyś się z takim spotkałam, mówię, a nic mi nie zrobią, tak sobie tutaj w ogóle hasam i ten. I nagle, gdy przyszło co do czego, to oczywiście co? No, Lera, znacie, co się stało, nie? No. Wow! No, teraz to sobie zagrabiłaś normalnie. Okej! Okay. Wbił mnie tu. Nie wiem, dlaczego to zrobił, ale mnie tu wbił. Dobra. No, widzieliście, co tu się działo. No, mam nadzieję przynajmniej, że widzieliście. Ej, ludzie! FBI! Dobra. Ja uwielbiam oszukiwać. Po prostu nie, no za dużo apteczek bym zmarnowała. Jeśli chcecie, no bo jak mówiłam ostatnio, że ten... Że ja go przejdę bugiem. Jeśli będziecie chcieli, żebym go przeszła, no normalnie, zabijając go z amunicji, no to... To kurczę, to apteczki muszę oszczędzać, tak? Bo tak to bym używała ich co chwilę, naprawdę. Ale znając życie, jest tam też taki fajny motyw, że on nas zajara, to my możemy zrobić coś takiego, że po prostu... Że po prostu co? Że po prostu... Ja pierniczę znowu tę wizję, dobra, nie. Się wytnie. No i zgubiłam wątek trochę. Bo zapatrzyłam się, co mój pies robi. Miałem, nie powinnam tego robić, nie, ale trudno. Stało się. Wiecie, co wam powiem? Tam jest jeszcze ktoś. W ogóle ta gra ma obsesję. Normalnie ich tu coraz więcej ich jest. Dobra, no użyłabym karabinu, ale on jest kiepski, gdy się biega. No to jednak chyba najlepiej to Uzi. Chociaż z drugiej strony automaty nie byłyby takie złe. No, powinnam użyć apteczki, nie? No wiem. Ale chyba nie użyję. No, no i proszę, mamy tego naszego dziumdziaka. No oczywiście musiał mi dziabnąć. Patrzcie, rekordowa ilość. Nie, ja mam mniej. Kiedyś to w ogóle nawet nie było widać, że mam życie. Ja pierniczę. Co ty robisz? Miałeś mi wziąć 8. Dobra. Wiecie, co wam powiem? Myślałam nad takim odcinkiem jeszcze bonusowym. Ja chyba o nim już mówiłam. Pokazałabym w nim te kody. Jakie i na co są. I jeszcze bym pokazała wam... Może te. No patrzcie, teraz przed chwilą miałam jeszcze pomysł, co jeszcze bym wam pokazała. Ale oczywiście jestem zapominalska i już zapomniałam. Nie, po prostu jestem gdzieś zawalona. Jutro mam pracę klasową z czegoś tam. Ale uczyć się będę dopiero za godzinkę. Nawet, może nawet za dwie. Słuchajcie, oni nas dogonią. Wiecie o tym? Wiem, znów chcę oszukać. I ta gra się kiedyś za mnie zemści. Ale błaga mnie dziś. No, widzicie? Nawet gdy byliśmy na krawędzi... No nie no, nie przesadzaj. To oni nas zdołali uderzyć. Dobra, słuchajcie, dreszcze po mnie przeszły. Po prostu taką miałam schizę. Nie no, nie chowajcie się. Tak się nie bawię. Widzicie, oni też chcą oszukiwać. Żydy posrane. No i czego tam się chowasz? Uwielbiam tę grę. Właśnie takie oszustwa. Drobne. To są drobne oszustwa, moi drodzy. Naprawdę drobniutkie. Dobra, którędy? Tam. Dobra, trochę wiem, zajdzie mi ta walka z nimi, ale...
z tym drugim to... No patrzcie, no. Ktoś się petardami bawi. I myśli, że jest kimś. O, i przyszedł nawet drugi. Patrzcie, jak mi miło państwa poznać. Nie, jak się nie chcę z nimi bawić. Po prostu mam dość. Ja pierniczę. Nienawidzę już teraz oszukiwać. No chodź ta. Wiem, wiocha trochę, no ale... Giń, małpo. I tamtego już ostatnie tchnienia chyba ma nawet. No. Wiedziałam, że ostatnie tchnienia, bo go dosyć dużo zraniliśmy. Jeszcze chwileczkę, bo jeszcze jak intro dodam, to będzie trochę dłuższy. Postanowiłam, że intro będę dodawała w każdym filmiku, jaki prześlę. No chyba, że informacyjne. To w informacyjnym już nie. No. Wiem, ciemno jest jeszcze YouTube'a, to w ogóle pociemni ten filmik, bo jak widzę, czasem to jest makabra. No ale nic z tym nie poradzę. Nie będę traciła flar, chociaż i tak już nie mam co się przejmować. Kurczę! To jeszcze długo do końca. Okej, może ogarnę to jakoś sensownie. Coś mi się z dźwiękiem dzieje. Jakoś dziwnie słyszę. Może dlatego, że mam za cicho trochę. No to jednak. I teraz tak, jak to było? Czy to się mam odbić i do tyłu się chwycić? Tia! Tylko za wysoko byłam, niestety. Ale wiem, o co chodzi. Dobra. Więc ogarnijmy to jakoś. Jestem naprawdę dziś z siebie bardzo dumna. Sporo rzeczy zrobiłam. Mam intro. Usunęłam te pasy czarne po boku. Jestem naprawdę z siebie bardzo, 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 bardzo dumna. Niech to nie minie. Idziesz do góry, proszę cię. Zimno, muszę tutaj okno zamknąć. Ale to zaraz. Zapaliłam lampkę, jakby w rajce coś się z dźwiękiem stało. To w rajce zapaliłam lampkę. Bo różne rzeczy się dzieją u mnie z dźwiękiem. Z gry oczywiście. Dobra, nie wiem, czy ona się mi nie odbije! O tym mówiłam. Ale tak nie zrobi. Wiedziałam. I gini, małpo. Ile płomieni. Dobra. Muszę to ogarnąć, nie. Ja to muszę zrobić w tym odcinku. Po prostu za dużo robię tych odcinków. Muszę się streszczać. Więcej, może po dłużej. Dłuższe odcinki kręcić, a mniej, no, mniej wyjdzie to. To kurde, nie wiem, jak to określić. Patrzcie, no wysłowicie, teraz nie mogę. Będę dłuższe odcinki robiła, a mniej partu z nich będzie. O, widzicie, wreszcie zrobi. się wysłowiłam, dobra. Mi się wydaje, że od tego znakowania chyba trzeba się odbić. Będę iść do tym czerwonym, czyli tu. Uwaga, tak tu. Dobra, na jedno wychodzi. Wiecie, mam wrażenie, że opominaliśmy złoty sekret. Niestety. Zaraz tu będzie jeszcze taki przystojniak. W ogóle. No, mówiłam. Widzicie? To jest taki lachon. W ogóle, nie? Chciałam już powiedzieć na niego coś, ale... Ale stwierdziłam, że nie. Że nie, może lepiej nie. Dobra, podnieś cokolwiek ma. Się przesuń. Nie, to jest koniec levelu. Ja to muszę zmieścić w tym odcinku. Koniec. Nie ma już tego przewijania, pomijania i nie wiadomo czego. Dosyć, naprawdę mam tego już powoli. Tych cięć durnych. I nie mam sekretu i no. No, no i no. I nie ma sekretu. No i przykro mi, bardzo pominęliśmy sekret. I chyba wiem, gdzie on jest. No, i wiem, gdzie on chyba jest. Mi się tak wydaje, przynajmniej. No dupa tam. Trudno. No ale chociaż ten... No. Chciałam let's playa zrobić tak, żeby polegał on na pokazaniu, gdzie są wszystkie sekrety, no a nie udało mi się to, więc... Wow, co to było. Więc pokazałam wam chociaż, jak się dobrze bawić w tym Tomb Raiderku. Macie sobie popatrzeć na statystyki. Tak, i to jest już ostatni level. Znaczy, no... Drugi jeszcze, no, że przedostatni w zasadzie, a tu jest boss. Boss już tej
całego Tomb Raiderka, taki boss nad bossami, że tak powiem, bo walczyliśmy chyba z dwoma czy jednym. No nie, no T-Rexa chyba nie można wziąć jako bossa. I już na samym początku daje nam znajdźki, ale ja ich nie podniosę, bo to jest odrębna plansza. Więc no, końcowy odcinek był dłuższy. Mam nadzieję, że się wam intro podoba. Jak na moje pierwsze intro, to myślę, że może być. Ono będzie wstawiane na razie do każdego, bo nie chcę mi się szukać filmików z na przykład Silent Hill czy coś w tym stylu, więc na razie będzie wstawiane wszędzie, a nawet pasuje, bo nick jest Lara, więc myślę, że na razie może być. Mi się przynajmniej podoba. Poprawiłam rozdzielczość, tak jak... No, pytałam się, czy wam to przeszkadza, znaczy no, niektórych. No i twierdzili, że nie, ale ja i tak wiem, że przeszkadzało, więc musiałam zrobić po swojemu. Jakiś dziecior się drze na klatce. Mnie to denerwuje. Więc jeszcze zastanowię się nad tym bonusowym odcinkiem, a tymczasem się będę z wami żegnała. Do usłyszenia. Na pewno z gościem. Musi być gość, nie przeżyje jak nie będzie. Więc trzymajcie się ciepło. Cześć.